Kuchnia także jest już gotowa i czeka na Ingę. Podobnie jak kilka innych problemów. No i co tu się pod moją nieobecność? Ładna kuchnia, co? Kurczę, no ładna, tylko jest ciemna. Jest ciemno w ogóle tutaj w tym mieszkaniu. To jest ciemno, ale jak zrobimy tutaj ładne oświetlenie mocne, no to już... Kurde, ale no nie po to rozwalaliśmy ścianę, żeby tutaj teraz miało być tak ponuro. Ale nie jest ponuro, zobacz, masz fajny aneksik kuchenny. Biała kuchnia by lepiej pasowała. Nie wiem, może finalnie będzie to ładnie wyglądało. Jak na razie trochę jestem zła na to, że bardziej nie naciskałam na białą. Lodówkę gdzie ty chcesz? Lodówkę wstawimy, słuchaj, tutaj. Jest już szafeczka, stoi. Będzie w zabudowie lodówka. Tak, i będziesz wchodził i będziesz mieć jeszcze mniejsze pole manewru, bo będziesz mieć, bo rozumiem, że to jest szafa, tak? Tak. Pod lodówkę. Tak. No i co, i wchodzisz i od razu masz jeszcze mniejszą przestrzeń. No nie, a ile ty zabierzesz? 60 cm zabierzesz tej przestrzeni. 60 cm na tym metrażu to jest 60 cm. No ale nie masz gdzie indziej wstawić lodówki. Kurde, no nie masz, no. Wyszło na jedno. Bo zebraliśmy ścianę, a kuchnia i tak trochę przytłacza. Z Michałem mieliśmy mały spór o ścianę. Ja ją chcę zostawić tak, jak ona jest. Tylko ją wyczyścić, zaimpregnować i zostawić. Mi się ona tak w takim kształcie podoba. Michał natomiast chce ją zrobić na biało. Żeby to zakryć, zakleić płytą, żeby była biała ściana, ewentualnie jakąś tapetę. I podjęliśmy decyzję, że ty możesz zadecydować. I bardzo dobrą decyzję podjęliście, bo ja bym ją zostawiła, tak jak mówisz, wyczyściła, zalakierowała. Czyli ja wygrałem. Ściana wygrałeś, zostaje. Wygrałeś. No i pięknie. Cieszę się, że ściana zostanie odkryta i zostanie na niej goła cegła, ale zmartwiło mnie, że sypialnia wyszła mniejsza niż się spodziewaliśmy.